Jakso? Policja! Jak to policja? Ha, mam wam! Ten film to kontynuacja wydarzeń z serii Minecraft Szkoła i Minecraft Więzienie. Więc jeśli ich nie oglądałeś, to zapraszam cię bardzo serdecznie. Nie jest to konieczne, ale z pewnością bardziej poczujesz ten klimat. Koniec tych szaleństw, nareszcie! Uciekłem z więzienia i czas wynosić się z tego bałaganu. Dlatego też przeprowadziłem się do zupełnie nowego miasta, znalazłem pracę, zupełnie normalną pracę. Zostałem portierem na lokalnym posterunku policji. Może nie jestem jeszcze policjantem, ale droga jest ku temu dobra. Wszystko nareszcie będzie wyglądać normalnie. I tak się złożyło, że w dzień pierwszy mojej pracy wszyscy pojechali na wycieczkę. Dzień policjanta, czy coś podobnego. Okej, przynajmniej zapowiada się dosyć spokojny dzień, bez żadnych niespodzianek. Mam nadzieję. Portier! Panie portier! Portier! Lodzia zwariowała, klepka jej w kolanie stuka, no nie wytrzymuję już z kobietą jedną, proszę mi pomóc, panie policjancie! Sekundkę, mój pierwszy dzień w pracy. Jeszcze nie za bardzo wiem. Witam bardzo serdecznie. Będziemy się zarejestrować. Proszę mi pomóc, bo ja naprawdę w pana myślę. Dobra, sekundkę. Spokojnie. Jesteśmy na policji, więc jestem. I tak? Totalnie witam, dobrym policjantem. Okej, to chodźmy, usiądźmy. Opowiedz mi, co synu się stało? Ale to musimy przedstawić generalnie całą sytuację, panie sierżancie. Tak, jestem sierżantem. Portier, okej. Bo mam taką kobietę moją, nie? Nazywa się Lodzia i stuka jej klepka w kolanie. I jakby jaki jest problem? Czemu na policję przychodzisz z tym? To przychodzę na policję, bo ona mówi, że ją boli, a ja jej mówię, to nie rób tak. Jest taki budynek i nazywa się szpital i tam trzeba się udać. Szpital? Tak. Ale ona już, to już dla niej za późno na szpital. Panie, to już nic nie zrobisz z tym. Kema? Co to za pies? Kim on jest? To jest ewidentnie pies policyjny. Co tu robisz? Jesteś z tej policji. Pies policyjny, jeszcze tego. Przepraszam, wyparzam sobie. Nazywam się kapitan Gąślik. Zostałem przydzielony tutaj do tej sierżant strony. Jezor. Jaka jest sprawa? Gąślik. Sprawa jest taka, że skrzypi kolano temu panowi. Klepka. Gdzie jest ta klepka? No w kolanie. Tak, niżej pasa czy wyżej pasa? Poniżej klepki, w kolanie, sklepać? Koło kolana. Co trzeba sklepać? Boli ją przez cały czas? Okej, okay, boli tak. ją cały czas. Kogo trzeba sklepać? Żonę sklepać? Nie bijemy kobiet na policji. Trzeba kogoś bić? Ale ona już jest zamknięta teraz, że nic nie grozi, żeby ją klepka nie bolała. Jest zamknięta, ale więc ja jaki problem? Zwariuję i to już wychodzi poza ramy każdego tutaj po prostu sytuacji. Okej. Proszę mi pomóc, panowie. To jakby... Pan portier ma jakieś imię? No jestem portier. Jestem portier, pracuję na policji. Portier. Kapitan Gąślik, miło mi. Dobrze, w takim razie miło panie... mi, cześć, jestem ty. Znaczy, nie kojarzę pana Gąślik, panie Gąślik. Pan Gąślik jest... Kapitan. Pan Gąślik. Kapitan. Kapitan to Gąślik. Panie kapitanie Gąślik, pan kapitan jest z tego posterunku policji? W Radomiu? Tak. Panowie, bo Lodzia się niecierpliwi. Dobra, to chodźmy. Chodźmy, ja przydzielam ja ale sprawy. Czy jak wy sprawy? To ja cię przydzielam. Aha, do mnie. Ja jestem sprawą. Do pana. Aha. Do pana jestem przydzielony. Nie, tylko do pana. Nie do sprawy w takim razie. A co pan pije? Że tak spytam. Co to za tutaj napoje na służbie? Mleko. Mleko? Idziemy tam? Ale czy mamy jakiś samochód policyjny? Okej, okay, panie ptyś, proszę nas prowadzić po prostu. To ja zobrażam w takim razie, bo jakby nadal nie rozumiem, co mamy zrobić, jakby jestem portierem, okay. Nie powinienem opuszczać portierni, ale skoro jestem przyciągnięty sprawy, to... Gdzie jest fura policyjna? Ja zawsze tu chciałem jest fura, ale nie możemy iść furą policyjną, bo jestem tylko portierem, nie mam takich uprawnień. No i co, że z buta będziemy iść? Ja mogę. Ty możesz? On może, dobra, i to jedziemy furą, bo to daleko jest. Nie, ja nie mam kluczyków. Jak tu nie masz kluczyków? No nie, ale mogę. Dobrze mówi. Idziemy, panowie, bo Lodzia czeka. Generalnie sytuacja jest bardzo ciężka i no jakby tak jak mówię, już psychicznie z tym nie wytrzymuję. Nabrałem tyle po prostu tutaj chęci do zakończenia tego wszystkiego. Ale to ta Lodziara, to jest związane z Lodzią, naprawdę. To spójrzcie tylko, posłuchajcie jak to brzmi Lodzia, przecież już po prostu jak ja imię tylko usłyszałem, to mówię Boże, pańska Lodzia ma problem z kolanem. Tak, klepka w kolanie i stuka, co pani robi, że ma klepkę w kolanie? Co to klepka w kolanie? Jakby kurde traktor czy w ogóle... jechał. Przepraszam, panie Gąślik, czy pan ma klepkę w kolanie? Jak? Nie? Może nie. Nie jak ma. To nie? Nie ma w kolanie klepki. Albo nie jest psem. Klepki nie mają klepku. To nie jest pies, to jest pan sierżant.
Sierżant. Kapitan Gąślik. Kapitan sierżant Gąślik pan. Tak. Okej, ale to jak klepki nie może być? Klepka musi być na 100%. Dobra, no to załóżmy, że klepka zaczyna na miejscu. Gdzie pan mieszka? Mogę pana sprowadzić na jednego z miasta. Zostawiłem pusty komisariat. Jako portier powinien pilnować wszystkich. Piraci drogowi. Tak, panie policjancie, bo tu złe rzeczy się dzieją. To zła dzielnica jest. Tak, zapraszam, proszę bardzo, tutaj mój domek, proszę bardzo. O, też się rozpadziemy. Ja się rozpadzał, ojej, chodźmy, bo tutaj czy to jest... Lodziara. Ty jaka lodziara? Spokojnie! Pan przestawi małżonkę. Lodzia! Co tu robisz? Lodzia generalnie mówi po innym języku. Lodzia, przedstaw się, no weź tak niekulturalnie na przykład. Dzień dobry. Lodzia, przepraszam, czy mogę w trakcie rozmowy. Panie sierżancie, możemy na chwilę wyjść na słupkę? Tak, na słupkę. Na dwór może, nie? Tak, przepraszam, możemy się ugościć. Tu narobię, no, możemy się na górę, tak, na górę. Dobra. Ej, czekajcie. Sierżancie. Byłam. Czy mi się wydaje, czy ta lodzia... Lodzia, dobrze mówię, tak? Lodziara. Lodzia. Okay. Przypominam kogoś. Tak, ten język, te bekania. Każdy pan postrzegł Damian Menel? Panie sierżancie, ja znam to byknięcie. Ja byłem przy tej sprawie przydzielony. Kilka lat temu w szkole była taka postać, Damian Menel. Damian Menel? To jest to beknięcie, Damian Menel. Musimy uważać. To jest takie raczej beknięcie, że to jest takie, że z wylewem? Że ci wycieka? Tak. Kojarzę takie. Kojarzę też. Czytałem akt o tej sprawie. Więc cokolwiek mi się działo na dole, proszę uważać, sierżancie, bo jeżeli to jest Damian Menel, to może być niebezpiecznie, to był zamachowiec. Może zróbmy tak. Panie portierze? Tak, jestem portierem. Pan ich zajmie? Oni już zapomnieli o mnie na pewno. Mhm. Ja przeszukam. Tutaj pokój, piętro. Okej. Okay, pięterko. Dobra, dobra. I będę wołał jakby chcę umówić na jakiś sygnał, jakiś taki na przykład... Okej, w momencie, kiedy usłyszę szelest taki... To pójdę na górę. To jest sowa. Szelestcowy. Szelestcowy, tak. Dobra, okej. Okay. Proszę przyjść. 3, 4. tak więc! Mój mały palec! Ja tu właśnie na was zbroję! Dobrze, sekundka, po kolei. Panie Ptysiu, co się stało tutaj? Sekundka, Lodziu, daj mi sekundkę, muszę porozmawiać z twoim mężem? Mężem, tak? Tak. Mężem. Z moim facetem. Menelem. Dobra, Ptysiu, powiedz mi, o co chodzi, słucham, co się stało, co robi ciasta? Proszę Lodzi zapytać, okay, ja już mówiłem, co ma problemy. Zróbmy tak, kto trzyma chleb w dłoni, ten rozmawia, dobra? Ja teraz mam chleb w dłoni. Lodziu, ty masz teraz chleb w dłoni, powiedz, co się stało, czemu to jest tyle ciast? Ja chciałam was kulturalnie przywitać, dlatego mam nadzieję, że... Sekundka, bo szybka potrzeba, trójeczka w toalecie, sekundka, poczekajcie na dole. Czy to była sowa, czy to była prawdziwa sowa? Czy to była sowa... Zapytałem sierżancie, co się stało? Wiem, że trochę niezręcznie, bo w kiblu, ale znalazłem coś. Pan zerknie. Czy to jest sedes? To jest sedes. Proszę zerknąć. Nie czuje pan czegoś? Wali śledziem. Czyżby... Sekundkę, Damian miał chorą śledzione. Śledzione? Czyżby to... ja wyjąłem śledzia. Wyjąłeś śledzia. Ja powiedziałem sierżancie, to może być jakiś... Śledź. Czyżby ona miała coś wspólnego z rybami? Trzeba go śledzić. Ja widziałem takie śledzie, już dziś widziałem takie śledzie. A gdzie? Na bagnie. Bardzo podejrzana sprawa. Bardzo. Sekundkę, jak robimy teraz? Może dzielimy się znowu? Ty teraz oderwij ich uwagę, ja przeszukam kuchnię. Dobrze. Na raz, dwa, trzy, a jaki jest sygnał? Jeżeli coś się stanie w kuchni, to zrobię taki dźwięk... Możesz też walić w rury. Dobra, będę walić w rury i robić... Dobra, start! 3, 4. Ja by pan chciał, bo już trochę więcej ciasta zrobię, ale już zjadłem dobra, trochę. Dobra, zamknij się i siadaj. Ale czemu? Siadaj. Czemu? No w końcu ktoś jej powiedział, dobrze, no w końcu. No dobrze, pan. Skąd brak synu? Tak, zdecydowanie.
A czy chciałbym może to cię spróbować? I robisz... Lodzia, on jest jeszcze gorszy od ciebie! Chodź, 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 kapitanie sierżancie! Kapitanie sierżancie, bo tak tu, tu, tu. Znalazłem trupa. Leży martwy człowiek w szafie. W szafie? Tak, w szafie w kuchni. Jest martwy człowiek. Co robimy? Lodzia! A pan nie był... Lodzia! Lodzia, gdzie ty... Proszę, proszę, Ptysiu, nie wchodź. Co robimy? Pan nie był na górze? Nie, byłem na dole i badałem sprawę na dole i tam był trup, po prostu martwy człowiek. Czy to może być przestępstwo? A czyj to trup? Chyba... To nie musi być przestępstwo, to może być, to nie musi być. Chyba była jakaś kobieta, tak sądzę po stroju, ale jakby wydaje mi się, że ten trup nie miał głowy. Głowy? Głowy. A jaka to myśli pan była głowa? Raczej taka owalna jak jajo, czy... Mam chyba teorię. Coś z tym śledzie? Czy tu popełniono przestępstwo? Ktoś puka do kibla, może chce panowie, ktoś... Panowie! Co jest? Panowie, bo jest nagła sytuacja. Szybko muszę wam coś pokazać, panowie, no bo to naprawdę... Ja tak jak wam już mówiłem, to zawsze tutaj to się dzieje codziennie po prostu, nieustannie. Proszę zobaczyć, co ona robi, proszę jej coś powiedzieć. Lodzia, nie, Lodzia. Lodzia, Lodzia, czy to są te dni? Nie, to chodziło o to, chyba widzenie te... Lodzia, czy to dzisiaj? Nic nie mówiła przecież. Jej kapło trochę. Porozmawiamy, Lodzia. Ja uczyłem wychowania seksualnego w podstawówce. Chodź, Lodziu, to porozmawiamy. Lodziu, porozmawiamy, chodź, Lodziu. Zostań tam, Lodzia, zostań. Nie, ona musi przyjść, ona przyjdzie. Nie, niech zostanie, Lodzia, zostań, nie słuchaj. No jak mam ją edukować, jak ten ptysiu w tące? I co jest, kto to? Tyś? Ptysiu, panie Ptysiu. Słucham. Czy rozmawiał pan o tych dniach z pana... O tych sprawach. Żoną? Lodziu, jak tam twoje dni? Lodziu, nie udawaj, że nie wiesz, o czym mówię, jak tam twoje dni? Ostatnio naprawdę dużo się stresuje, to fakt, no tak, ale nie, już jakoś ten stres mi przeszedł jakoś, tak, ale już się uspokajam, byłam bardzo stresowana ostatnio. Ten trup? To nie jest trup. No właśnie, jakby... no dobra, okej, to myślę, że czas, że powinniśmy jakby wyjść przy sobie. Tak, jest problem, porozmawiać... pan Ptysiu, bo to jest trup. Słucham, jaki problem? To jest martwe ciało, bez głowy. Nie, absolutnie, to tylko Lodzia. Jak to, się... Skurka, to jest Lodzia? To kim jest? Przegląda, to Lodzia, jest... odbicie lustrzane. Skurka, to jest Lodzia? Tak, to jest Lodzia. A to tamto? A to kto to? To nie była moja żona, to jest Lodzia. To jest Lodzia, a kto to jest tamta osoba? Tu, jaka osoba, o czym wy panowie mówicie? Sekundka, możemy na chwilę iść? No przecież mówiłem cały czas, że tu jej krzepka w kolanie. Na górę? Tak. Dobrze, proszę iść. Czy krzepka w kolanie to głowa? To może być głowa. Okej, dobra. Że brakuje? To... Chyba tak. Koniec narady? To był koniec narady. Chodźmy. Dobra, okej. W takim razie, panie Ptysiu, obawiam się, że to nie jest legalne przytrzymywać trupa w szafie. Ale to nie jest trup, bo to jest po prostu moja kobieta, Lodzia. Ale nie ma głowy. Czemu to jest cia... Czy to jest głowa tej co postaci? Co to za dziewczyna, panowie? Wyprowadźcie ją stąd. Załatwię to, zaraz przyprowadzę. Już wprowadziliśmy, no, trzeba. Proszę jej tam... Stój! Uspokójcie się! Stój, bo to zatonuje! Dobrze, Lodziu! Ale to nie jest Lodzia! Kim jesteś? Ja załatwię! Nie! Okay, to jakby nie jesteś Lodzią, to wiemy. Kim jesteś? Jak to nie? Ja to ja! Okay, jestem portierem, jest tutaj sierżant. No. Mamy śledzia, mamy twojego śledzia! Kim jesteś? Nie, mamy śledzia z bagna. Jesteśmy w waszym mieszkaniu. Śledzia z bagna, kończą żarty, to już nie jest śmieszne. Cisza! Co robił śledź w waszym mieszkaniu? To jest śledź z bagna? I co robi cudza głowa na twoim ciele? Czuję mu, bo polizałem. Ukradłeś głowę, Lodzi! O mój Boże! To Shrek! Kim ty jesteś? Shrek? Gdzie podziała się Lodzia? Lodzia jest w szafie. Lodzia jest w szafie. Lodzia... Ale to już gdzie podziała się głowa Lodzi? Masz głowę Lodzi, weź ją połóż, po prostu może odżyje. Lodzia, teraz... Ty odurzone. Dobra, Shrek, jest mi przykro, ale chyba... Znaczy jakby ja nie mogę cię aresztować,
bo jestem portierem, ale jakbyś mógł... Możemy mieć na komendę? Mhm. Możesz zrobić siłą albo nie siłą. Czek, jakąś gdzieś kłopot walił, co coś zrobić z tą kobietą? Czekaj, myślę, że nie wychodzi z bagna. Strasznie głupi. Płynęła dziś w bagno. Ale bagno. Dobra, Szrek, idziemy na komendę. Jakby, znaczy... Chodź, nie jesteś zarejestrowany, ale... Chodźmy, ale chodź. Musimy porozmawiać poważnie, bo to jest lipa, wyszła lipa. Dobra, to panie Ptyś, my się zajmiemy tą sprawą teraz. Dzięki wielkie za pomoc. To dobrze, dziękuję tak. Bardzo za pomoc. Dziękuję. Bogusław, panie Ptyś. Pański śledź. O tak, dziękuję. I pański TNT, proszę uważać. Dziękuję. Przykro mi, że stracił pan żonę, mam nadzieję, że się jakoś narepuje. Ale z Lodzią wszystko okej. Okay. Tak. Szrek, a ty masz przerobane, idziemy. Szrek. O co chodzi? Jak masz problem? Co się stało? Chciałem mieć rodzinkę. Chciałeś mieć rodzinkę, więc zabiłeś kobietę. Nie. Załóż mi głowę. Jak no odwaliłeś manianę. No nie wiem, jak my teraz to posprzątamy. To już któryś raz z kolei. Jakoś tak, bo jakby... To nie jest fajne, wiesz? Przychodzisz do naszego miasta, mieszkasz na bagnie, robisz taki syf. Nie podoba nam się to. W sensie jakby nie możemy się zaresztować, bo jestem portierem, to jest kapitan sierżant, on... Czyli ty możesz aresztować? Jakiś głupi jesteś, zrobisz Szrek. Weź coś po ustawie, weź coś. Nie można powiedzieć. To chwila pan teraz, czy jak? Nawet nie można z nim gadać, po prostu wiesz co, jakby... Nie, możesz aresztować czy nie go? Masz taką prawo? Możliwość? Nie, znaczy... Aresztować? Czy przyszedłeś inicjację policjancką? Bo ja nie, jestem portierem. Cześć, jest Szrek? Gdzie on jest? Szrek? Czy on zniknął? Szrek? Gdzie on jest? Szrek! Kurde! Jak on nam mógł zniknąć? Przecież był przy nas. Kapitanie sierżancie, czy on nam uciekł? Uciekł nam. No, słabo. To może zróbmy tak. Nic się nie wydarzyło. Wrócą wszyscy na komendę. Ja i tak nie mogłem. A co nie mogłeś? Ja nie mogłem go aresztować. Może lepiej, że uciekł. A pan nie przyszedł inicjacji? No nie, jestem portierem tylko. A no to... Ja przyjmuję... Cukierki daję, to mam cukierki, no nie? Chcesz cukierka? To, to on zabił? A nie, bo są z czekoladą, to nie mogę działać. Dobra, to jakby no zabił, no ale... Okej, no nic nie zrobimy. A ja nie jestem pewien, czy on zabił. To kto zabił? My to się, w sumie to nie pytaliśmy go. W sumie to nie. A to zróbmy tak, spytałem... Tak go spytam może, ale jak go spotkam. Okej. To ja pójdę go szukać, to do widzenia. To ja wrócę na portiernię. Tak.